Dzień dobry, witam widzów Farmera w kolejnym Okiem Farmera. Dzisiaj jest z nami Bartosz Wojtaszczyk. Witaj Bartku. Witam, dzień dobry. Jest z nami Bartosz, dlatego też będziemy rozmawiać o rynku trzody chlewnej, na którym w ostatnim czasie dzieje się bardzo wiele niekorzystnych zdarzeń. Może zacznijmy od początku, czyli od momentu 10 września, gdy potwierdzono pierwszy przypadek ASF na terenie Niemiec. Proszę powiedz, jak ty odbierasz tutaj te ostatnie zdarzenia? No cóż, skłamałbym, jeśli bym powiedział, że było to dla mnie jakieś bardzo duże zaskoczenie, dlatego że każdy, kto śledzi rozwój choroby po naszej stronie granicy, spodziewał się, że prędzej czy później ta choroba przedostanie się za Odrę. Tak? Mieliśmy strefy czerwone już przy granicy, mieliśmy przypadki u dzików w odległości kilkunastu kilometrów od granicy. No, pewną naturalną konsekwencją koleją rzeczy było to, że ten wirus przekroczył granicę niestety w bardzo złym momencie, bo wtedy, kiedy branża nie otrząsnęła się tak na dobrą sprawę jeszcze po konsekwencjach pandemii COVID-u, to dostała cios z drugiej strony, tak? czyli wystąpienie pomoru w Niemczech. Rynek niemiecki zareagował. Właśnie powiedz, jak tutaj właśnie zareagował rynek, bo zdarzenia działy się bardzo szybko, tak? W czwartek mieliśmy pierwsze przypadki potwierdzone u dzików. Co się stało z niemiecką giełdą? Jak to się przeniosło też tutaj na polski rynek cen skupu wieprzowiny? Tak, rynek, tak jak zauważyłaś, rynek zareagował błyskawicznie. W czwartek mieliśmy potwierdzenie tego pomoru w Niemczech. W piątek, nie czekając już nawet do kolejnej sesji, do kolejnej środy, w piątek obniżono ceny niemieckie o 20 eurocentów. Co ważne, jeszcze przed ogłoszeniem, oficjalnym ogłoszeniem wstrzymania eksportu przez Chiny. Reakcja rynku była błyskawiczna. Niestety nasz krajowy rynek również na ten fakt wystąpienia pomoru w Niemczech zareagował. Co prawda w pierwszym tygodniu, tym bezpośrednio po wykryciu pomoru w Niemczech, te obniżki cen były jeszcze umiarkowane, natomiast na ten moment spotykamy się pod koniec września, czyli w ciągu 3 tygodni mówimy o spadku cen rzędu 50-60 groszy w porównaniu z tym, co było jeszcze przed 10 września. Dobrze, tutaj właśnie Niemcy jako wiodący dostawca wieprzowiny do Chin utracił po 2 dniach możliwość eksportu. Chińczycy nie zostawili tutaj furtki pod względem regionalizacji. Granica została zamknięta dla niemieckiego mięsa, podobnie jak było to w przypadku Korei Południowej i Japonii. Powiedz, są pewne szanse w tym wszystkim, co się teraz dzieje, jak w tych wszystkich doniesieniach, które słyszymy, że jednak Chińczycy się ugną i będą po prostu weryfikować przesyłki pod względem tych zasad regionalizacji i jakby to mogło wpłynąć tutaj na ten nasz rynek? Tak, trwają cały czas rozmowy strony niemieckiej ze stroną chińską, negocjacji w celu właśnie uznania regionalizacji, co oznaczałoby, że z tych landów, z tych części Niemiec wolnych od choroby Niemcy mogą dalej sprzedawać wieprzowinę na rynek chiński. Pozytywne zakończenie tych negocjacji byłoby krokiem w dobrą stronę. Tak, zwróćmy uwagę, że według danych za pierwsze półrocze 2020 roku miesięcznie Niemcy na rynek chiński sprzedawały ponad 60 tysięcy ton wieprzowiny. W tym momencie, kiedy straciły ten rynek zbytu, coś z tą wieprzowiną Europie, trzeba zrobić. Jest zagospodarowana w Europie, wywiera presję na obniżenie cen. Jeżeli ta wieprzowina wróciłaby na rynek chiński, istnieje szansa, że sytuacja zacznie powoli wracać do normy. Być może nie do jakichś kolejnych rekordowych cen, natomiast do poziomu, który pozwalałby na produkcji trzody chlewnej zarabiać. Natomiast to jest jeden z możliwych scenariuszy, ten najbardziej pozytywny. Negatywny scenariusz mówi, że obie strony nie dojdą do porozumienia i dalej nie będzie tego dalej, wyjątku. Nie będzie tego wyjątku i dalej ta nadprodukcja będzie pozostawała
tak jak i nie było tego wyjątku w przypadku Belgów. Tak, tak. Przecież to był też świetny dostawca do krajów azjatyckich, do Chin. W jednym momencie utracili 22 rynki eksportowe, na które praktycznie jeszcze dzisiaj nie wrócili. Jedną z szans korzystnych tutaj byłoby uwolnienie Belgii od ASF, co już wiemy, że Belgowie już wkrótce będą się starać o taki status. Miejmy nadzieję, że to pociągnie ze sobą szybkie przekierowanie wieprzowiny z Belgii, z Europy, również tutaj na rynek chiński, otworzy się kolejny kanał dystrybucji. Co jeszcze korzystnego mogłoby się wydarzyć tutaj na tym rynku mięsnym? Dobrą wiadomością jest na pewno wznowienie eksportu przez wiodącego holenderskiego producenta firmę Vion, która pod koniec maja w związku z wystąpieniem ogniska COVID-19 Chińczycy zdecydowali się o wstrzymaniu zakupów wieprzowiny z tych zakładów. W tym momencie oficjalnie wiemy już, że te restrykcje są zdjęte, że holenderski producent wraca na rynek. To na pewno działa na korzyść całej branży. Wracając jeszcze na polskie podwórko i sytuację szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, zarówno w stadach trzody chlewnej, bo tutaj dość dużo się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania, spotykaliśmy się miesiąc temu i od tego czasu przybyło aż 30 nowych ognisk na terenie Polski. Dzisiaj mamy już 97 ognisko. Z kolei jakbyś mógł tutaj też przybliżyć sytuację w zakresie szerzenia się choroby w populacji dzików, tak? Bo tutaj upatrujemy głównego ryzyka przeniesienia do stad nieustannie. W tych regionach, które do tej pory borykały się z problemem ASF dzików, no sytuacja cały czas jest zła, cały czas masowo mamy potwierdzane przypadki. Mowa tu przede wszystkim o takich skupiskach jak Ziemia Lubuska, jak przede wszystkim południowa Lubelszczyzna, północne Podkarpacie, Warmia. To są chyba takie cztery największe skupiska przypadków pomoru. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na nowe obszary, albo nowe, czyli takie, gdzie nie było jeszcze do tej pory pomoru dzików, albo takie, w których od dawna nie potwierdzano przypadków. Po raz pierwszy od dawna pomór pojawia się na zachodzie Mazowsza, tak? W okolicach Płocka, w okolicach Białobrzegów, czyli właściwie niemalże po sąsiedzku z dużym zagłębiem produkcji, jakim jest, są okolice Piotrkowa Trybunalskiego, tak? Są to na pewno takie kluczowe regiony, gdzie pojawiły się ostatnie przypadki u dzików. Nie wiemy jeszcze tego oficjalnie na chwilę obecną, nie zostało to jeszcze potwierdzone przez służby weterynaryjne, natomiast mówi się poważnie o potwierdzeniu przypadku pomoru w powiecie obornickim na północ od Poznania. To jest region na ten moment znajdujący się w strefie białej, czyli w dużym oddaleniu od przypadków pomoru. Najbliższy przypadek u dzików potwierdzono w okolicach gdzieś tam Grodziska Wielkopolskiego, czyli prawie 70 kilometrów od tego miejsca, tak? Tutaj też takie ryzyko dla rozwoju tej sytuacji, bo przecież na pewno możemy to już dzisiaj zadeklarować, że jeżeli był dzik chory, to nie był to jedyny dzik chory w tym terenie. No, to byłby bardzo dziwny zbieg okoliczności, więc tak? Pewnie za chwilę pojawią się kolejne przypadki, jakaś lepsza identyfikacja i lokalizacja tych padłych zwierząt. Jeżeli one wystąpią, pewnie wystąpią, bo już jeżeli jest znaleziony przypadek, to sytuacja pewnie się toczy w tej populacji. Ale co więcej, tutaj mamy w pobliżu Obornik, mamy strefę niebieską, Więckowice. Tak, to tutaj, słynne ognisko z kwietnia. Dokładnie, jeżeli tych dzików będzie więcej w okolicy, to pojawia się pytanie, czy ta strefa zostanie szybko zniesiona. Bo przypomnijmy, że to już jest ten czas, gdzie można by się było starać się o urzędowe zniesienie tej strefy. Wszyscy na to liczyliśmy strefy od jakiegoś czasu. Strefy i powrót, czasu. No nie wiem, do strefy żółtej, pewnie nie białej, ale jeżeli sytuacja epizootyczna będzie w okolicy taka, że liczba dzików się spotęguje, tych dodatnich pod kątem ASF-u,
to niestety ryzyko będzie większe i będą utrudnienia w znoszeniu tej strefy na poziomie Komisji Europejskiej. Dokładnie tak jak mówisz. Kolejny dość przykry temat to rozwój sytuacji epizootycznej w krajowych stadach trzody chlewnej. Jak już mówiłam wcześniej, od naszego ostatniego spotkania z Bartkiem przybyło tych ognisk 30. Mamy ponad 57. Prawie 57 tysięcy zwierząt prawie 57, zlikwidowanych, tak, zlikwidowanych lub padłych z powodu tej choroby. Czy sytuacja się zatrzymuje? No proszę Państwa, trudno powiedzieć, bo spotykając się dzisiaj tutaj rano, rozmawialiśmy o 94 ogniskach. Tak. W międzyczasie przygotowywania programu przybyły 3 kolejne, więc czy sytuacja wyhamowuje? No nie nam to tutaj deklarować. Się, tak. Spotkaliśmy się poprzednim razem pod koniec sierpnia, wtedy już mówiliśmy, że sezon ogniska ASF zmierza do końca, tak na dobrą sprawę minął miesiąc. Pojawiło nam się 30 nowych ognisk, z czego kilka w naprawdę niepokojących lokalizacjach. Właśnie, pierwsze... spróbujmy prześledzić tę sytuację, tak? Bo zaczynając może tutaj od Polski zachodniej, tak? Bo tutaj jest dość spora koncentracja stad trzody chlewnej, skoncentrowana, wysoka produkcja, więc dystrybucja tych zwierząt ze stref niebieskich do uboju jest bardzo, bardzo trudna, kosztowna i nieopłacalna, powiedzmy wprost, dla rolników. Przede wszystkim powiat kaliski, tak? Czyli mówi się o tym, mówi tak, się o tym regionie. Tak, to było zaskoczenie. To było duże zaskoczenie, tak. Bo ta okolica była w strefie białej, mówiąc inaczej, nie była w żadnej strefie. W oddaleniu kilkudziesięciu kilometrów od najbliższego skupiska przypadków, czy od najbliższych ognisk. To było duże zaskoczenie. Wszyscy byliśmy bardzo zaniepokojeni tą sytuacją. Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że o powiecie kaliskim mówi się jako o powiecie z największą liczbą siedzib stad w kraju. Czyli tutaj ta produkcja znajduje się już na kompletnie innej skali niż chociażby na wschodzie Polski. Nie wiemy, skąd się pomór w tej okolicy wziął, tak? Na ten moment nie znamy wyników dochodzenia epizootycznego, nie wiemy, jak tutaj choroba dotarła. Druga lokalizacja na pograniczu Wielkopolski i ziemi lubuskiej, czyli powiat nowotomyski, okolice Zbąszynia. Tam też mówimy o na ten moment chyba dwóch ogniskach, z czego jedno w dosyć dużym stadzie trzody chlewnej. Prawie 2000 świń zlikwidowanych, sąsiednie dość małe. I duże, tak, i duże zaskoczenie, czyli południowy kraniec Mazowa, województwa mazowieckiego, tak, powiat lipski. To jest właściwie pogranicze ziemi świętokrzyskiej i województwa mazowieckiego. Co ważne, tutaj też nie było do tej pory jakiegoś dużego nasilenia występowania pomoru u dzików. Owszem, ten teren znajdował się w strefie czerwonej, natomiast do dzisiaj w najbliższej okolicy potwierdzono tylko jeden przypadek choroby u dzików i to miało miejsce, jeżeli dobrze pamiętam, w czerwcu. Tak? Czyli region wydawałoby się stosunkowo bezpieczny, jeśli chodzi o zagrożenie pomorem. Natomiast jak widzimy, mamy tam już potwierdzone dwa ogniska, z czego jedno w takim stadzie dosyć dużym, chyba ponad 800 świń. No jest to powód do niepokoju. Nie jest to być może zagłębie jakieś duże produkcyjne trzody chlewnej, natomiast nowa niebieska strefa i zawsze w takich sytuacjach pojawia się pytanie, że skoro tam nie było, czy tam nie było faktycznie przypadków choroby u dzików, czy my po prostu o tym wcześniej nie wiedzieliśmy. Dobrze, tutaj jeszcze jakbyś kilka słów mógł powiedzieć na temat Polski Wschodniej, bo tu się cały czas toczy choroba południowa, tak. Południowo-wschodnia część Polski, Lubelszczyzna, tak, no Podkarpacie, niestety odliczamy kolejne ogniska. Tak, pogranicze województwa podkarpackiego i lubelskiego. Odliczamy, tak jak mówisz, kolejne ogniska, zwłaszcza okolice Biłgoraja, okolice Zamościa w ostatnich tygodniach, również powiat tomaszowski, powiat jarosławski, to już jest na Podkarpaciu, powiat niżański,
tam mamy sytuację bardzo poważną i co najgorsze, mamy koniec września, czyli okres, gdzie zwykle już mówiliśmy o schyłku, o końcu tego sezonu na ogniska ASF. Tymczasem dzisiaj tego końca nie widać, tak? Mhm. Może jeszcze omawiając regiony, warto powiedzieć też o jednym ognisku w województwie warmińsko-mazurskim. Ten region w odróżnieniu od zeszłego roku nie jest obecnie jakoś bardzo w tym roku nękany przez ogniska, natomiast mówimy tutaj o ognisku z początku września, gdzie w jednym stadzie przebywało prawie 6,5 tysiąca świń. No to też jest ogromna, ogromna skala. Podsumowując, no sytuacja cały czas nie wygląda dobrze ani u dzików, ani u trzody chlewnej. Liczyliśmy przede wszystkim, że sytuacja będzie się wygaszać już tutaj, jak to zwykle rok do roku bywało, wrzesień, październik. Tych ognisk ubywało, a no widzimy, odliczamy kolejne. Niestety, wydaje mi się, że mimo wszystko zadziała ten czynnik sezonowy, czyli październik, listopad wraz z postępowaniem jesieni, z ograniczeniem prac polowych, no bo też przebieg tych prac polowych mówi się o jako jednym z czynników ryzyka. Wydaje mi się, że ten sezon będzie powoli wygasał, natomiast wchodzimy powoli w taki okres dynamicznego rozwoju, sezonowego wzrostu zachorowań u dzików, tak? Zawsze jesienią, zimą mówiliśmy o dużym natężeniu występowania choroby u dzików i zwiększa się wtedy też migracja dzików związana z sezonem rozrodczym, także cały czas jestem pełen niepokoju. Przykre jest po prostu, że tych stref niebieskich przybywa, że powiększają się i są dość spore skupiska tych ognisk w tych strefach niebieskich, że również tutaj gdzieś weterynarii nie udaje się wyciszyć tego pomoru w stadach, bo zwykle to były jakieś pojedyncze 3-4 maksymalnie ogniska w danych gminach, a tutaj no, skupiska są dość mocne, jeżeli tutaj chodzi o wschodnią Polskę i nie wydaje się, żeby tutaj sytuacja była zażegnana i wyczyszczona. No niestety niektórzy rolnicy z Polski Zachodniej będą musieli się na stałe przyzwyczaić do, na dłuższy okres na pewno, do strefy niebieskiej. Nie wiadomo, jak będzie z jej zniesieniem tutaj, chociażby ze względu na sytuację w populacji dzików. Będziemy Państwa informować na temat wszystkich doniesień w zakresie szerzenia się choroby wśród krajowych stad, a także w populacji dzików, jak ta choroba się przenosi i które regiony są teraz najbardziej takie alarmujące. Wszystko po to, żebyście Państwo również mogli śledzić tą sytuację i tak jakby wzmagać czujność ochrony swoich stad. Dziękujemy bardzo. Będziemy przekazywać dalsze informacje. Zachęcamy również do kontaktu z redakcją. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.